Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek z Fallout 4. Cóż, jaką przygodę dzisiaj przeżyjemy. Nasza bohaterka, przypomnę, że nazywa się Alexa, jest taką rewolwerowczynią. I w dzisiejszym odcinku przeżyjemy sobie taką... O, mam jakąś chrypkę, widzę. O, przepraszam. Może minie za chwilę. Zerknijmy na mapę. Dokąd moglibyśmy się udać? Myślę, że pójdziemy w kierunku Bedford Station i tutaj do tej Korwegi, bo tu mamy misję związaną z Minutementami. Z Raiderami dokładnie, bo właśnie ci rolnicy tutaj z Tempiness Bluff, oni przyłączyliby się chętnie, wsparliby Minutemenów tutaj w mojej osadzie, ale ich zaufania na razie nie wzbudzamy i być może załatwienie tutaj tych Raiderów poprawi te relacje. Zobaczymy, czy tam damy radę dotrzeć, czy po drodze coś innego się przytrafi. To... O, tu coś chodzi. A, to jest Maulwurf. A, i są te dzikie psy jeszcze. Może... Okej, zaraz się na nas rzuci. Spróbujemy tego. No właśnie, strzały w kończyny w przypadku psów się dobrze sprawdzają. No i oczywiście bierzemy mięso. Wydaje mi się, że jest jakiś perk, jakiś skill, który umożliwia nam podwojenie ilości mięsa z tych zwierząt. To byłoby nawet fajne rozwiązanie. Nie poskąpiłbym. Tutaj sobie tego, żeby to odblokować, być może. Nie wiem tylko, czy nie potrzeba do tego większej ilości punktów przetrwanie, czy wytrzymałość, więc być może nie dam rady tego zrobić. No ale dobra, kontynuujemy naszą wędrówkę. Jeszcze mamy noc cały czas. Okej, składowisko, czy jakaś... Czekajcie, to nie jest ta Bedford Station. A, dobra, w tym Bedford Station już tutaj byłem. Tu nas napadły chyba te gule. Czyli widzę, że ona jest już... jest jakaś zwrotnica kolejowa, zajezdnia. Taki punkt naprawy. Zostawiłem steampacka właśnie. I Rad Away'a. No dobrze, opuszczamy w takim razie. Już teraz udajemy się w tereny, w których nigdy wcześniej nie byłem, więc nie wiem, co tutaj może się przytrafić. No, słychać z daleka strzały, czy być może wskazuje to... czekajcie, zobaczymy, co to jest.
Lauen Fass, niebieska skrzynka. Czekajcie, jeszcze raz. Suche. Die alte Schaltstation. Der Bote trifft um Mitternacht. Okej, czyli tutaj miał być posłaniec. Miał przyjść, ale to widać, że do tego spotkania nie doszło. Natomiast jakieś wyposażenie w jakiejś niebieskiej skrzyni, nie wiem, w niebieskim chyba tak ma być. Zobaczymy, co tutaj jest zgodnie z tą instrukcją. A tutaj jest komputer tego zawiadowcy stacji, czy rozdzielni. Band abspielen. Zobaczmy, czy tutaj coś w ogóle jest. To są ostatnie zapiski rzucające. Dokmit, co on znalazł? Zaraz zobaczmy, gdzie on jest. Kurczę, gdzie coś znalazł, ale gdzie on w ogóle się znajduje? Gdzie coś znalazłeś, stary? Czekajcie, tu. Tutaj? Nie. A, w tym wagonie. A, tu można chyba... Czekajcie, czy tu nie można wejść po tym? Nie. Czyli tutaj. Na końcu coś powinno być. A, zobaczcie. Pastorengewand. Zobaczymy, co to jest ten Pastorengewand. To jest ubiór pastora, tylko że... Dobra. Jest nieistotne. Tu u góry chyba nic więcej nie było poza... tą taśmą. Czyli tutaj na zasadzkę jakąś wpadli i ten zginął. Właśnie zawiadowca tej stacji. Dobra, te butelki, rzecz jasna, warto sobie wziąć. Dobra, i warto się przespać godzinę, bo po wypoczynku, po śnie, mamy zwiększoną chyba o 10% przez jakiś tam okres czasu, już nie pamiętam przez ile, ale przez dosyć długi okres czasu mamy zwiększoną premię za dodawaną do doświadczenia, czyli zwiększoną ilość doświadczenia, chyba o 10%. Nie chcę was tutaj nakłamać, ale mi się wydaje, że na 90% wiem, że jest to 10%, a na pewno, że jest zwiększona. Więc warto przespać się. Cały czas taki dźwięk jest dziwny. A to jest manekin. Ja mówię, co jest grane, że ja tutaj nie mam przeciwnika.
rad poniżej jednego. Mutierte Fernblume. Shadow. Co to w ogóle jest? Za miejsce. Tu jest porządne łóżko. Skorpion. Dobra, może w... Kurczę, powiem wam, że trochę... Że to dosyć ciężki przeciwnik z tego, co widzę. Załatwi mnie, bo... Ta broń jest trochę za słaba na niego. Gdzie on jest w ogóle? Na pewno nie... Gdzie on się podział? Chyba się zakopał z powrotem. Czekajcie, gdzie on jest? Oj, oj, oj. Rat away. Dosyć sporo tego rat away'a na szczęście. Mimo, że tutaj jest... tu jest bardzo duże promieniowanie. O, mogłem wziąć wcześniej sobie... Bo od razu jeden rad away trzeba będzie zużyć. Radixa. No ale mamy sporo tego. Patrzę, czy ja mogę założyć mu Hunde Halskete. Nie bardzo mogę mu ją założyć. A inne rzeczy do uzbrojenia to pewnie z tych psów obronnych. Tutaj jest złomowisko, można by to sprawdzić. Przewiduję, że tam coś będzie groźnego. Najpierw zobaczę dookoła. Co? Nic, sprawdzimy w środku. Shit. Dobra, dobrze, że tutaj... poleciał w ogóle. Dobra, trzeba będzie coś zjeść. Nie ma co. Co my tutaj mamy jeszcze? To możemy.
Impro pistolet to nie jest potrzebne. No, to tylko tyle tutaj było, więcej nic. No, mi się wydaje, że cały czas mamy. O, teraz już przestało. Właśnie ten dźwięk jakoś mi przebijał, nie wiem skąd. Todd Wiltige. O kurczę, tutaj jest. Spróbujemy ich. To są już dosyć ciężkie. Te Todd Wiltige jednak mają sporo więcej życia i wytrzymałości. O kurczę, jeszcze gdzieś tutaj się. Tutaj! Dobra, spróbujemy w nogę. Dobra, teraz można go wykończyć już. I tak skacze. O, skubaniec. Opsiadość jeszcze tutaj jest, dobra, w łeb. Ile tu ich jest? Matyldo. Dobra, odnowimy sobie zapasy. Jedno, no wystarczy. Tam na dole, aha, ci spłonęły, te spłonęły chyba, które tu się bawiły. No, nie wszystkie, niestety. No, tu konkretna ilość ich była na tym wysypisku. Podejrzewam, że coś tutaj będzie jeszcze. Zaraz sobie to przeszukamy, to miejsce u góry. Na pewno w tym automacie coś powinno być. A może i nie. Pamiętacie, że tu znalazłem bombę atomową raz. O kurczę, automat, ale pusty. Nie, tu za to. Ale tu może coś być.
Nie dużo, ale zawsze trochę. Doc Meat tu nam pokazał. Też to zauważyłem. Coś jeszcze? Nie, chyba nic więcej nie. No szuka tutaj tych rzeczy, ale tu już byłem. Wydaje mi się, że wszystko stąd wziąłem. Tak, tu nic raczej nie było. Doc Meat też nie szczeka. Nie. No dobra, to idziemy w takim razie dalej. A, tutaj. Shroud Patronet, trzeba było trochę poużywać. Czy my mamy Shroud Flintę? Dobra, zmieńmy sobie broń na tą. Aczkolwiek do tej nie mam żadnych perków wykupionych. To może być trochę słabsza. Słabsza albo z bliska to nawet nie będzie pewnie jeszcze. To jest czołg, tak wygląda przynajmniej. Do środka chyba się nie da wejść, teraz jeszcze zobaczę. Nie, chyba nie. No nie. Tu jest właz, ale to wszystko jest zamknięte. Zobaczmy tutaj. Góry. Tutaj są dziwne te tekstury, zobaczcie. Nie powinny takie być. Coś się tutaj nie dograło chyba. Zrobimy sobie F5, szybki zapis. No, czekajcie. Mi się wydaje, że tutaj Laden. Dobra, zrobimy wczytanie tego stanu. Może się tutaj. Nie, no tak to wygląda tutaj dziwnie. Powiem szczerze, to pod tym mostem. Rozmazane są te tekstury. Nie wiem, z czego to wynika. O, tutaj już mamy Mystic Pines. Kolejna lokacja. A tam mi się wydaje, że tą Korwega, fabrykę Korwegi, tych samochodów właśnie, widać, ale tutaj jeszcze jest przed tym. To są zabudowania. Pewnie to będzie Lexington. Też miejscowość, tak jak Concord, gdzie były te walki Minutemenów. Minutemenów.
No właśnie, no i tu... Shit! O, dziwne to było. Czy tam była wyrwa w tej... Czy przeleciałem przez tekstury? Czekajcie, jeszcze raz. Na szczęście mam ten stan tutaj zapisałem. Właśnie, tutaj tekstury wyglądają w porządku. No, takie powinny być moim zdaniem, tak jak tutaj widać to. O, widzicie? Znowu to samo. A to normalnie droga jest. Wiecie co, wyjdę w ogóle z tego, wygram jeszcze raz ten, to w całości, nie będę w całej gry włączał, bo mi się nagranie wyłączy, ale... O, no, widzicie, teraz jest już w porządku. Teraz się tekstury już dograły tak jak trzeba. No i teraz, no właśnie, to o czym wspominałem też w tym trybie przetrwanie. Takie rzeczy jak te na przykład, czy to niedogrywanie się tych tekstur, to wszystko troszeczkę może wpływać, czyniąc tą grę po prostu niesprawiedliwą. Można ze względu na brak tego quick save'a. I osobiście uważam, że to już w kwestii graczy powinno należeć, czy oni z tego będą korzystać, czy nie. No ale jeżeli gra też... No właśnie, takie rzeczy tutaj jak to na przykład widać teraz już. Dlaczego nie mogłem tam przejść, to pewnie z tej strony jest tak samo. Jak sama gra takie rzeczy powoduje... A co to tak piszczałeś? Gdzieś spadłeś pewnie. No, to powinno jednak, powinna być jednak ta możliwość w trybie survivalowym tego quick save'a. Wiadomo, jak kto by to użył, to już jest jego sprawa, żeby sobie nie psuł zabawy. No, ale w momencie, kiedy coś w grze się nie dogra i tak dalej, no to... Teraz już wiem, że to błąd tekstur, ale na początek myślałem, że nie da się bez wyłączenia całej gry ich przywrócić, prawda? I parę razy z tego powodu zginąłem. Dobra, idziemy dalej tutaj. No, zupełnie to inaczej wygląda teraz. Ale tutaj pod tym mostem rzeczywiście niedużo jest rzeczy. To jest dosyć duży obszar. Pełny tutaj różnych właśnie zgliszczy, samochodów. Bardzo fajny zresztą. Ale jeżeli chodzi o rzeczy tutaj do znalezienia, to jest to jedna wielka pustka. Nic tu nie ma, po prostu nic. O, słychać strzały. O, widać też już przeciwników na dachach. Mnie nie widzą, ja ich nawet nie mogę wyczuć tutaj tym. Feuer Untersztycung. Militarfrekwenz jest. Jest pewnie jakaś misja, zaraz zobaczymy, bo to na radio mamy. No, tylko że nie słyszę. Automatisierte Nachricht wird wiederholt. Hier ist Gelehrte Halen vom Aufklärungstrupp Gladius an alle Einheiten in Reichweite. Oh shit. Autorisierung Axt Ferrum 9-5.
Unsere Einheit hat Verluste erlitten und wir haben kaum noch Vorräte. Wir erbitten Abholung oder Unterstützung an unserer Position am Polizeirevier Cambridge. To jest wszystko. Automatisierte Nachricht tak. Wird wiederholt. Czyli tutaj mamy misję związaną z... Hier ist Gelände Halen vom Aufklärungstrupp Gladius an alle Einheiten in Reichweite. Dobra. Trzeba pomóc tutaj jednostce. Można pomóc, jest misja z tym związana. Zapewne. No a tutaj jest ta Korwega. Trzeba będzie tu się dostać. Myślę, że tu na początku zejdziemy i pewnie trzeba będzie sobie przywołać Power Rüstung, żeby tą misję w miarę szybko wykonać. Kurczę, tutaj nie ma zejścia na dół, widzę. Żadnego takiego sprawnego chyba. No, to jest za wysoko. Wiedziałem, że to jest zbyt wysoko. No, dosyć daleko niestety. Mnie teleportowało na sam początek właściwie tego mostu. Tutaj tego quick save'a. Ale wiem, że tutaj już nic więcej nie ma, więc szybciutko sobie przelecimy ten obszar. Tylko tą misję jeszcze spróbujemy ściągnąć. Trzeba będzie zejść z tego mostu. Tu chyba będzie. No właśnie, Begonnen Feuer Unterstützung. No ale to nie musimy obsługiwać wcale. A daleko jest ta misja w ogóle? Zobaczmy. Czekajcie, może trzeba przesłuchać jednak tę. Automatisierte Nachricht wird wiederholt. Hier ist Geläte Halen vom Aufklärungstrupp Gladius an alle Einheiten in Reichweite. Mhm, tak. Autorisierung AX Ferrum 9-5. Ach, tutaj. Unsere Einheit hat Verluste erlitten und wir haben kaum noch Vorräte. Wir erbitten Abholung oder Unterstützung an unserer Position am Polizeirevier Cambridge. Ciekawe, jak z tego mostu teraz zejść. Automatisierte Nachricht wird wiederholt. Hier ist Geläte Halen vom Aufklärungstrupp Gladius an alle Kurczę, nie bardzo, mam jak. Autorisierung AX Ferrum 9-5. Unsere Einheit hat Verluste erlitten und wir haben kaum...
Wydaje mi się, że można byłoby przejść. Zejść tutaj idąc, tędyk. Trzeba uważać jednak na tych. W tej korwedze. Tu jest cała ta fabryka w pełnej okazałości, stąd ją widać. Lexington, no właśnie. Lexington to też jest miejscowość. Miasteczko, gdzie jest pomnik Minutemenów. Stąd go nie będzie widać, ale jak to będziemy jeszcze pewnie parę razy przechodzić normalną drogą, to będzie on przy wejściu do tego miasta widoczny. Bardzo podobny do tego, który był przy Concord. Dobra, Ryder tutaj już jest stąd widoczny. Zrobimy sobie F5. No mamy dwie misje. Tylko najpierw trzeba to Power Rüstung sobie tutaj ściągnąć. Czyli trzeba znaleźć po prostu miejsce, gdzie. W Lexington na pewno będzie miejsce, gdzie będzie można je sobie przywołać. Jak je znajdziemy, to wtedy zaczniemy sobie misję dla osadników. Właśnie w Korwega, w fabryce Korwegi. Bo tam jest dosyć dużo tych raiderów. I najszybciej będzie to w ten sposób zrobić na tym poziomie bohaterki, jak tutaj jest. Jak tam z mapką, z jakim strony jesteśmy tu. Czyli tutaj po lewej stronie możemy sobie wejść do miasta. Od tej strony. Jest stacja benzynowa. O, i jest też to do Power Rüstung. A widzicie, zazwyczaj przy tych stacjach benzynowych tutaj są te. Chcę wam jeszcze ten pomnik pokazać. Czy on tu gdzieś. Wydaje mi się, że gdzieś tutaj on powinien być. Czy jest mgła, że on gdzieś tutaj jest przy wejściu do tego miasta, ale nie wiem, czy dobrze idę w dobrą stronę. No, nie widzę. Niesamowicie tutaj gra świateł w tej grze wygląda. To coś pięknego. Pięknego, a jednocześnie strasznego. Doc mi tutaj coś znalazł, ale w którym miejscu? Czekajcie, pewnie tam właśnie. Coś tu jest. Ach. Szpilcojk i 5 mm, ale czy to było to, co on znalazł? To jest pytanie. Może nie do końca, może on coś odkrył w innym miejscu, ciężko mi powiedzieć, a może to chodziło mu o te naboje.
Bo tu nic więcej nie widzę. Tak? Chyba wszystko, nie? Dobra, idziemy dalej. Tu jest Ryder, ale to on mnie nie widzi na razie. Dobra, to za blisko podszedłem chyba do tej fabryki. Odejdziemy sobie trochę dalej. Dobra, poszukam teraz, gdzie to była ta stacja benzynowa. Ach, tutaj z tej strony jest. Czy się da tędy przejść? Da. Uff, to są... Dobra, i w tym miejscu sobie skończymy dzisiejszy odcinek. No ten pomnik, jak mi się uda gdzieś tutaj go wypatrzeć, to do niego podejdę. No ale póki co na tym sobie zrobimy przerwę. O, widzicie, tu jest. No proszę, zaraz obok tej stacji, tylko tutaj w takim głównym placu. Bardzo podobny, nie? Do tego, który był w Concord, to też są minuty menu. Dobra, no teraz jeszcze zobaczymy. X-Transfer. Power Rüstung Station. A myślałem, że mógłbym tutaj... mamy problemy. Dobra, muszę... Trochę źle rzuciłem. Jej. Gdzie są ręce, gdzie są nogi? Pieskowego już go powinien załatwić, mam nadzieję. Tak jest. Ale powiem wam, nie wiem jak przywołać Power Rüstung tutaj. Czy będę musiał się teleportować? No w każdym razie tutaj zrobimy sobie szybkiego save'a i w ogóle save'a. I na tym skończymy sobie ten odcineczek. I zapraszam was na kolejne. Cześć.